Cześć! Program Soul for Tomorrow dzisiaj przywiał mnie do Bielska Podlaskiego, gdzie w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki spotkał się z niesamowitą młodzieżą, która opracowuje temat bezpieczeństwa, projekt związany z tematem bezpieczeństwa. Sam jestem ciekaw, co takiego przygotowali. Chodźcie. Cześć, nazywam się Ola, moją pasją jest teatr, dubbing oraz też bardzo lubię matematykę. Cześć, jestem Julia. Moją pasją jest przede wszystkim muzyka. Ja jestem Julka i uwielbiam sport i teatr. A ja jestem Tymek i generalnie interesuję się teatrem, filmami, ale także beatboxem. Nasz projekt dotyka takiego problemu, który wydaje nam się, już nawet nie wydaje nam się, że tylko wiemy, że dotyka większości ludzi. Problemem jest po prostu poczucie niepokoju podczas różnych spacerów. Jak się okazało, nie tylko w nocy, ale również i w dzień. Jest to dla nas ważny problem i chcemy z nim walczyć na różnych płaszczyznach. W ogóle mówiąc, zbadaliśmy, mamy na myśli wywiady, różne ankiety, które prowadziliśmy w szkole. Ja myślę, że się dowiedziałam, że na pewno kreatywność jest taką bardzo uzależniającą kwestią i jak już się wkręcisz, to nie ma opcji, że się z niej wydostaniesz. My, zaczynając pracę nad projektem, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużą częścią naszego życia to się stanie. Nawet nie pod kątem dalszej rywalizacji, ale pod kątem takiego działania, takiego, że rzeczywiście coś robimy, a nie siedzimy i nic nie robimy. No to poznaliśmy ekipę Soul for Tomorrow z Bielska Podlaskiego, teraz lecimy dalej.